Panie mecenasie, jesteśmy w parafii świętego Klemensa Hofbauera. Dzisiaj mamy pierwszy dyżur prawniczy, który pan prowadzi. Była już pierwsza osoba, było kilka telefonów. W międzyczasie, jak nikogo nie ma, chciałbym zadać pytanie. Korespondencja. Polacy mają problem z odbieraniem korespondencji. Tak, jest to bardzo istotne, żeby korespondencję odbierać, dlatego że tak jak teraz atakują nas różnego rodzaju firmy, na przykład, które ściągają długi. I jeżeli my tej korespondencji nie odbierzemy, to jest w polskim prawie domniemanie podwójna wizo. Nieodebranie tej korespondencji powoduje to, że korespondencja jest doręczona. I w tym momencie idzie w ruch, zaczynają się po prostu skutki doręczenia, tak? Czyli mamy firma windykacyjna dostaje już narzędzia do tego, żeby dalej składać sprawy na przykład do sądu, tak? Także odbieranie korespondencji jest bardzo ważne, no bo możemy nawet nie wiedzieć, że zaczyna się jakieś postępowanie. Jak dostaniemy wezwanie na rozprawę, też go nie odbierzemy, no to sąd wyda wyrok zaoczny. To się nam uprawomocni, pójdzie do komornika i już z tym nic nie bardzo już z tym możemy zrobić. Oczywiście są pewne jeszcze środki, możemy coś prawnie próbować, ale to już jest o wiele trudniejsze. Ludzie dzisiaj, jak podpisują umowy kredytowe, nie czytają wszystkich zapisów, często zwłaszcza tych, które są napisane drukiem drobniutkim, na samym dole gdzieś tak. I poprzez złożenie swojego oświadczenia, że godzą się na to swoim podpisem czytelnym, akceptują warunki umowy. Często te warunki umowy odbiegają od tego, co jest zgodne z prawem, tak? Natomiast podpisanie tego jest zawarcie kontraktu i z tymi wszystkimi przepisami, które obowiązują w tej konkretnej umowie, którą podpisaliśmy, tak? Więc przestrzegam tutaj osoby, które bardzo szybko, nie czytając tych umów, je podpisują, bo biorą na siebie zobowiązania z odsetkami dużymi i później bardzo ciężko jest pewne rzeczy, mówiąc kolokwialnie, odkręcić. Panie mecenasie, bo często jest tak, że te umowy, które są zawierane z tymi firmami pożyczkowymi czy z innymi, są zawierane pod wpływem emocji, bo chcą ludzie coś szybko kupić, chce coś nabyć, jakiś telewizor, jakiś sprzęt, albo brakuje mi pieniędzy. I wtedy zaczynają się emocje, wtedy szybko i cieszymy się, że dostajemy pieniądze, które tak na dobrą sprawę nie są naszymi pieniędzmi, tylko są nam pożyczone i często na bardzo wysoki procent. Mam jeszcze, do tego chciałem jakby dopytać, dlaczego Polacy jakby uciekają, chowają głowę jak ten struś w piasek, jeśli struś chowa głowę w piasek i myślą, że jeżeli nie odbiorą korespondencji, to nie zostaną, można powiedzieć, jakby osaczeni albo no, wręcz nie, no, ich wymiar sprawiedliwości się nimi nie będzie interesować. To tak chciałem lżej powiedzieć. Znaczy wynika to z braku świadomości prawnej. Trzeba też pamiętać o tym, że pokolenie nasze przeżyło wiele różnych zmian gospodarczych, tak? Wychodziliśmy z, jak to zwał, komunizmu, socjalizmu. Grupy społeczne weszły po prostu w gospodarkę wolnorynkową. Zostaliśmy, mówiąc kolokwialnie, wrzuceni w wir gospodarki wolnorynkowej, a pokolenie młode sobie poradziło, starsze trochę trudniej. No i co się wydarzyło? No, nie zostaliśmy w jakiś sposób poprzez oddziaływania państwa, poprzez interwencjonizm państwowy przygotowani do tak drastycznej w skutkach prawnych gospodarki wolnorynkowej, tak? No i zaczęły się różnego rodzaju działania, które z uczciwością nie mają absolutnie nic wspólnego. Przeskoczę teraz szybciutko do tematów, które co prawda zostały ograniczone, ale jeszcze się w Polsce pojawiają. To jest kwestia super zakupów, super odkurzaczy za jedyne 12-15 tysięcy, tak?
podpisywanie umowy, a jeszcze w prezencie dostajemy garki Ceptera, a jeszcze w prezencie dostajemy jakiś unikatowy robot. Także to jest no, taka kwestia, która jest no, tutaj, jak to powiem, nieuczciwa bardzo i ludzie za to płacą określoną swoją cenę poprzez podpisanie takiej umowy, tak? I tak jak powiedziałem, później, żeby wycofać się z tej umowy, trzeba pójść do prawnika, trzeba pójść do sądu. Różne są zapisy w tych umowach. Także uważam, że po prostu no, właśnie poprzez ten przykład Polacy zapłacili taką fajną cenę nabijania ludzi, mówiąc kolokwialnie, w butelkę. Czyli rozumiem, że pod najważniejszą rzeczą jest odbieranie korespondencji. Tak. Bezwzględnie odbierać korespondencję. Bezwzględnie należy odbierać korespondencję.